Partnerem odcinka jest Liocat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Kontynuujemy serię topek z ciekawostek o narodach. Drugi naród, jaki wygrał w ankiecie, to Nomadzi Powietrza. Tak też poznacie dzisiaj top 10 ciekawostek o nim. No to nie przedłużając i idąc tradycją, zapaszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Miejsce 10. Początek narodu. Zapewne każdy z Was zastanawiał się, jakim cudem powstał naród, który jest rozbity pomiędzy cztery strony świata. Otóż już Wam na to odpowiadam. W pewnym momencie historii, być może nawet podczas narodzin awatara Połanie, Nomadzi Powietrza zaczęli budować świątynie jako swoje domy. Oprócz tego, często również podróżowali po świecie, aby wchodzić w interakcje z innymi ludźmi. Tak, dokładnie. Nomadzi Powietrza z początku nie mieli określonego miejsca na świecie. Byli też dlatego nazywani wędrującym narodem. Świątynie służyły do medytacji, ale żaden z mnichów nie uważał ich za, cóż, miasto czy wioskę, w którym są wiecznie czymkolwiek przywiązani. Potem ze względu, iż same świątynie okazały się znacznie atrakcyjniejszymi miejscami na ciągłe medytacje, a jak znalezienie miłości oraz przyjaciół, zaczęli zostawać na stałe w świątyniach. Około 3829 lat przed ludobójstwem narodu powietrza, Guru Lagima mieszkał w północnej świątyni powietrza. Wiemy, że było to przed politycznym ustanowieniem czterech narodów. Oznacza to, iż już wtedy nomadzi powietrza byli niejako rozpoznawalni jako osobny naród przed wszystkimi innymi. Z biegiem czasu nomadzi powietrza coraz bardziej odrywali się od reszty świata, porzucając swój wędrowny tryb życia. A wielu mnichów i mniszek skupiło się tylko i wyłącznie na oświeceniu i sprawach duchowych. To odrzucenie kwestii materialnych spowodowało, że nomadzi powietrza stali się coraz rzadszym widokiem w narodzie ognia i królestwie ziemi. Miejsce 9. Znaczenie strzałki. Najwcześniejsi znani przodkowie nomadów powietrza, żyjący jeszcze na szczytach lwiożółwi w erze Rawy, nosili już tatuaże na swych ciałach, chociaż miały one lekko inny wygląd niż te, co miał Ang. Na końcach widniało odwrócone T z kropką pod spodem i były one nakładane nawet na dzieci. Ponieważ ci pierwsi nomadzi otrzymywali moc kontrolowania powietrza tylko poza miastem, tatuaż nie był związany z mistrzostwem magii powietrza. Po tym, jak magowie powietrza nauczyli się bardziej zaawansowanych technik od latających bizonów, zmienili znaczenie tatuaży, które od teraz były zarezerwowane tylko dla mistrzów magii powietrza. Zmienili też lekko kształt na taki, aby naśladowały znaki w kształcie strzałek, takich jakie miały latające bizony. Po osiągnięciu poziomu mistrza, co wiązało się z opanowaniem wszystkich 36 poziomów magii powietrza, magowie są tatuowani 5 jasno-niebieskimi strzałkami, jedną rozciągającą się od podstawy kręgosłupa do czoła, po jednej na każde ramię skierowaną w stronę dłoni, a także na nogi i stopy. Poziomy magii powietrza to ruchy i kombinacje ułożeń ciała pozwalające kontrolować powietrze. Nie znamy pełnej listy tych ruchów, lecz najpewniej są to: ruch do kuli powietrza, swobodnego opadania, korzystania z lotni, przyspieszenia, różnych kombinacji podmuchów czy tornada. Miejsce 8. Najbardziej zabójczy żywioł. Zaskoczeni? Najbardziej pokojowy i miły naród? A tu takie określenie. Otóż gdyby brać pod uwagę wszystkie domniemane ludobójstwa czy zbrodnie, to zapewne wygrałby naród ognia, ale w samych dwóch serialach, legendzie Anga i Kory, to właśnie za sprawą magii powietrza zginęło najwięcej ludzi i jest to nam pokazane na ekranie. W legendzie Anga już w 3 odcinku widzimy Gyatso, a raczej to, co z niego zostało. Jednak nie leży sam, a pośród żołnierzy ognia, którym zadał śmiertelne rany. A w legendzie Kory? Zahir wprost na naszych oczach morduje królową ziemi, wysysając powietrze z jej płuc. Dlatego też wychodzi na to, że żywioł powietrza jest najbardziej zabójczym żywiołem widocznym w serialu o Angu i Korze. Miejsce 7. Latający bizon. Najlepszy przyjaciel człowieka.
Przed wojną stuletnią w świątyniach powietrza mieszkało wiele latających bizonów. Były one bardzo szanowane przez nomadów powietrza, którzy uważali ich za oryginalnych i pierwszych magów powietrza. Młodzi nomadzi powietrza mieli zazwyczaj wybierać latającego bizona na swojego towarzysza na całe życie. Aang wybrał Appę we wschodniej świątyni powietrza, gdy był małym dzieckiem, dając mu jabłko. Ta tradycja zmieniła się wraz z pojawieniem się narodu powietrza, to jest za czasów Kory, a bizony wtedy same wybierały swoich towarzyszy na całe życie. Jeżeli ludzki towarzysz latającego bizona umrze, ten zazwyczaj ucieknie, aby stać się częścią dzikiego stada. Chociaż Peng Peng, latający bizon znany z książek o Kyoshi, zamiast tego po śmierci swego właściciela zdecydował się pozostać z awatar Kyoshi i jej towarzyszami. Jeżeli jednak więź bizona i nomada trwała wiele lat, zdarzały się przypadki, że te z tęsknoty niedługo również umierały. Uważano, że latający bizon był jedynym sposobem, w jaki ludzie mogli dotrzeć do świątyń powietrza, które nie miały schodów. Jednak jak się okazało, nie było to zgodne z prawdą, co zostało nam dosadnie udowodnione przez naród ognia. Miejsce szóste. Tylko świątynie? Niekoniecznie. Najważniejszymi lokacjami dla nomadów powietrza były, a jak, świątynie powietrza, znajdujące się na wschodzie, zachodzie, północy i południu. Jednak to nie wszystkie miejsca należące do narodu powietrza. Możemy także wskazać szczyt Lagimy, dużą formację górską położoną 10 mil od północnej świątyni powietrza. Ma wielkie znaczenie kulturowe dla nomadów, ponieważ została nazwana na cześć ich słynnego poety, Guru Lagimy. Jaskinie nomadów powietrza. To starożytny system jaskiń położony na zboczu góry w pobliżu północnej świątyni powietrza. Kiedyś odwiedzali je nomagowie powietrza, którzy przybyli tam, aby medytować i kontemplować tajemnice życia i wszechświata. Czy też mało znana wyspa Wielorybia. Wyspiarskie terytorium nomadów powietrza położone na Morzu Południowym, u południowo-zachodniego wybrzeża Królestwa Ziemi i na północ od południowej świątyni powietrza. Wyspa zawdzięcza swoją nazwę charakterystycznemu kształtowi, który przypomina ogon wieloryba. Legenda głosi, że to tam niejaki mnich Tang Xiu medytował bez jedzenia przez co najmniej 98 dni i robił to czerpiąc pożywienie z duchowej energii wszechświata. Miejsce szóste. Wojsko? A na co to komu? W przeciwieństwie do propagandy rozprzestrzeniającej się w narodzie ognia, nomadzi powietrza nie mieli żadnej formy militarnej, ponieważ byli zdecydowanymi wyznawcami pokoju i niestosowania przemocy. Chociaż nomadzi nie mieli żadnej zorganizowanej siły bojowej, nadal okazywali się groźnymi przeciwnikami. Patrz wcześniej ciekawostka na miejscu ósmym. Ponieważ byli pacyfistami, nomadzi powietrza wiedli spokojne życie i unikali konfliktów, gdy było to możliwe. Chociaż byli gotowi do walki, gdy nie było innej opcji do wyboru. Aang wspomniał również, że władca ognia Sozin pokonał nomadów powietrza przez zasadzkę. Za to w czasach awatar Kory i odrodzonego narodu powietrza ci już niekoniecznie działali zawsze neutralnie. Pomagali choćby przy odparciu najazdu Kuwiry na miasto Republiki, czy też w komiksach działali jako strażnicy portalu duchowego tegoż miasta, chroniąc świat duchów przed ludzką interwencją. Miejsce czwarte. Co jedli mnisi? Nomadzi powietrza byli spokojnymi ludźmi, którzy starali się chronić otaczające ich środowisko. Każda branża, w którą inwestowali, taka jak rolnictwo czy ogrodnictwo, była zrównoważona i naturalnie zasilana, aby nie zakłócać równowagi przyrody. Ich kontrola nad żywiołem oznacza, że nie potrzebują maszyn przemysłowych, spalania ani elektryczności, a wszelkie zawody i rzemiosła, którymi się zajmują, nie zanieczyszczają środowiska. Mogą również jeździć na swoich bizonach i wykorzystywać je w celach transportowych. Wierząc, że każde życie jest cenne, nomadzi byli surowymi wegetarianami, chociaż nie byli przeciwni jedzeniu jajek lub produktów mlecznych, ponieważ Aang był skłonny zjeść tartę z kremem jajecznym. Koczownicy byli również znani z robienia słodkich potraw, takich jak ciasta. Ten wegetarianizm był kontynuowany przez Tenzina i jego rodzinę z ogrodem znajdującym się na wyspie świątynnej powietrza do uprawy warzyw. Miejsce trzecie. Kto rządził w świątyniach? Nomadzi nie mieli ogólnego rządu, który podejmował jednolite decyzje. Zamiast tego istniały cztery rady starszych, które przewodniczyły każdej z czterech świątyń.
te zgromadzenia składały się z mądrych i doświadczonych mistrzów magii powietrza, w całości mnichów lub mniszek, którzy podejmowali decyzje dotyczące świątyń i jej mieszkańców. Jednak w porównaniu z systemami politycznymi innych narodów, Rada Starszych miała niewielki, prawdziwy autorytet i służyła jedynie jako nadzorcy lub też menadżerowie. Wraz z nadejściem wojny stuletniej, Rady Świątyń zostały zabite. Wraz z resztą narodu, przed eksterminacją, nomadzi powietrza utrzymywali dobre stosunki z innymi narodami, ponieważ ich świątynie znajdowały się w bliskiej odległości od ich granic lub w ich granicach, a nomadzi powietrza mogli swobodnie podróżować po całym świecie, bez strachu. Miejsce drugie. Miłość? Pod każdą postacią. Nomadzi powietrza wierzyli w równość dla wszystkich oraz że ludzie powinni żyć bez podziałów w społeczeństwie. W tym duchu związki osób tej samej płci były całkowicie akceptowalne, ponieważ ich ogólnie spokojny i otwarty sposób życia doprowadził ich do przyjęcia wszystkich form wyrażającej zgodę miłości. Z tego powodu magowie powietrza nie musieli ujawniać swojej orientacji seksualnej. Doskonale jest to widoczne w komiksie Wojna o wszystko, gdy Kora pyta się córki Anga, jak ten zareagował na odmienność seksualną Kii. Ta odparła, iż wspierał ją mocno, bo miłość u nomadów powietrza była w pełni wolna. Uważano, że nomadzi powietrza na całym świecie są nosicielami szczęścia i ludzie często prosili ich o błogosławieństwo. Fakt, że nomad powietrza powiedział kilka słów błogosławieństwa nad nową stodołą lub dzieckiem, uznawano za ogromny fart i szczęście. Gdy mnisi i mniszki musieli zatrzymywać się w wioskach na całym świecie podczas podróży od świątyni do świątyni, większość chłopów chętnie udzielała im gościnności w zamian za małą pomoc w obowiązkach domowych, wiadomości i zabawne historie z innych części świata lub obietnicę przekazywania wiadomości dalekim krewnym. Nomadzi powietrza nieśli słowa miłości wszędzie tam, gdzie się pojawili. Miejsce pierwsze. Najważniejsze święto. Jakie było najważniejsze święto nomadów powietrza? Otóż festiwal Yangchen był rytuałem utrzymywanym przez nomadów powietrza w celu zapewnienia warunków umowy, którą awatar Yangchen wynegocjowała z generałem Stare Żelazo, bardzo sędziwym duchem. Pomimo tego, że w przeszłości uznano te święto za jedno z najważniejszych w kraju, obchody ustały w wyniku, wiadomego ludobójstwa całego narodu powietrza. Krótko po zakończeniu wojny stuletniej, awatar Aang podjął wysiłki, aby przywrócić uroczystości za pomocą drużyny awatara i akolitów powietrza. W dniu święta Yangchen nomadzi udawali się na klif z widokiem na ocean, gdzie wzniesiono posąg Lady Tianhai. Aby rozpocząć uroczystość, koczownicy gromadzili się pod posągiem i czterokrotnie kłaniali się na znak szacunku, po czym udawali na zaciszną łąkę położoną u dołu klifu. Marszowi towarzyszy tradycyjna muzyka. Na łące odbyła się za to także tradycyjny posiłek składający się głównie z tofu i warzyw. Następnie misi zbierali młodych magów na wyspę tuż przy wybrzeżu, gdzie używali magii powietrza do puszczania latawców. Ale po co to wszystko? Otóż, aby zapewnić pokój między duchami oraz ludźmi. Tak jak wcześniej powiedziałem, był to wynegocjowany warunek pomiędzy Yangchen a starym duchem generał Stare Żelazo. Kiedyś o tej dawnej walce Yangchen oraz późniejszej i Anga z niesławnym duchem opowiem więcej w osobnym odcinku, gdyż jest o czym mówić. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie mi, o których ciekawostkach wiedzieliście, a o których pierwszy raz słyszeliście. Jestem niezwykle ciekaw Waszej wiedzy. Zapraszam także do brania udziału w ankiecie na mojej zakładce społeczności. Link w opisie. Wpadnijcie też na mojego Discorda. Znajdziecie tam wielu zapaleńców i miłośników Avatarverse. Zdarzają się też dziwni ludzie, ale gdzie ich nie ma? No to co, ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Avatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Kultura nomadów powietrza bardzo przypomina kulturę hinduskich kapłanów i tybetańskich mnichów z prawdziwego świata.